Jeśli ktoś ci powie, że twoje słowa oddalają od Boga, że sposób, w jaki mówisz, że treści, które przekazujesz, są rozbijające, że one nie przybliżają do Boga, że nie tworzą wspólnoty. Jeśli powie ci to ktoś, kto słucha twoich kazań, kto słucha twoich kateches, kto słucha twojej opowieści przy rodzinnym stole, to pomyśl, czy to nie jest właśnie to słowo, które dziś mówi Bóg do pasterzy. Że mieliście paść lud, mieliście dawać im dobry pokarm, który wzbudzi w nich jeszcze większy głód Boga, który zaspokoi pragnienie wspólnoty, który zaspokoi głód Boga. A dajecie takie słowo, które ludzi wypędza z kościołów, które ich obraża, które ich rozprasza, które ich dzieli. Sprawdź, czy nie jesteś adresatką i adresatem właśnie tych słów o fałszywych pasterzach, którzy rozbijają zamiast scalać i ożywiać.